W jednym ze świętokrzyskich miasteczek znalazłem takie ogłoszenie. Średnie w rok, Boże. Gimnazjum w rok. Zawodówka, no to chyba w miesiąc. Nie, no też w rok. Kursy do państwowych egzaminów eksternistycznych. Całodobowo, dzwoni całodobowo. Proszę Państwa, ja za chwilkę będę dzwonił. 660 365 225. Matura dla dorosłych. O, tutaj masz średnie wykształcenie, a nie masz matury. Widzą Państwo? O tak. Więc całodobowo, proszę Państwa, dzwońcie, ja tam będę dzwonił. W sprawie pewnej szkoły w Staszowie, która moim zdaniem ma bardzo słaby poziom, więc zaproponuję uczniom tej szkoły przeniesienie się tutaj do tej szkoły, która potrafi wszystko zrobić w rok. Dzień dobry, ciociu. Ja pamiętam, że tutaj zajadałem się takim dobrym ciastem murzynek. Czy mogę ciocia przepis na tego murzynka podać? No nie podam ci go. Muszę mieć kartki z kalendarza. Aha, bo to jest przepis skomplikowany, no, tak? Jest dużo składników. Skomplikowany jest przepis. A czy jeżeli ktoś jest rasistą, czy taki placek by zjadł? Jak nie lubi murzynów? Nie wiem, jak nie lubi murzynków na przykład, to zjadłby? Nie wiem, co ktoś jadnie. Aniu, słuchaj, a może ty byś podała przepis na tego murzynka? Nie pamiętam, musiałabym poszukać. Bo wiesz co, bo sprawa nie jest błaha, bo tu się troszkę się śmiejecie, ale to naprawdę nie jest błaha sprawa, dlatego że ja wykryłem komórkę Ku Klux Klan w szkole w Staszowie. W liceum, w pewnym liceum w Staszowie. Ja nawet nie chcę mówić w jakim, ale naprawdę podejrzewam, że jest komórka Ku Klux Klan. I ja po prostu podając murzynka będę mógł sprawdzić, czy to jest prawda. No więc będę musiał upiec takiego murzynka, bo nie wiem, czy w Staszowie są murzynki w sklepach, w cukierniach. Nie, chyba są, na pewno są. Włączyć na chwilkę? Ale ty znasz przepis na murzynka? A to pokazuje mi na migi. Tutaj jeden murzyn pokazuje mi na migi, żebym wyłączył, bo... Ale mogę cię sfilmować, że jesteś murzynem? Chodziło mi o co innego. A chodziło o coś innego. A to ja sobie w internecie znajdę ten przepis na murzynka. Dobra, to już... A może pani Genia, znaczy Bronia. Bronia nie, bo ona nie robi wypieku nigdy. Nie robi już. Nie robi. A ile pani Bronia ma lat? 98. O, no to już naprawdę może nie pamiętać, jak się murzynki robi. Ale kiedyś robiła murzynki. Kiedyś robiła, tak. Razem ze mną. No dobrze, no to proszę Państwa, no w takim razie już ten filmik zakończę. Dobry wieczór Państwu, magister Zdarzycki. Ja jestem tutaj na Grudziowie bez kamerzystów, więc muszę sam sobie włączyć kamerę. Proszę Państwa, jestem pełen naprawdę najgorszych przeczuć. Jak Państwo wiedzą, ja już od dłuższego czasu, no już powiedzmy od kilkunastu lat, a może i od 20, pragnę zorganizować w Liceum Wszyńskiego w Staszowie taką wielką świetlicę dla dzieci, dla młodzieży i dla wszystkich, dla dorosłych też. Świetlicę, klub, czyli taką instytucję, która miałaby w sobie kilka bilardów. Ja mam 7 stołów bilardowych porządnych z kamiennymi płytami, ja mam 6 stołów tenisowych, ja mam kilka piłkarzyków, takich, co się rączkami rusza i się gra. Ja mam air hockey, czyli takie coś, co się takim odbija krążkiem po płaszczyźnie, która jest poddmuchiwana od dołu. Ja mam tysiące książek, ja mam setki gier, ja mam tysiące różnych pomocy naukowych, najrozmaitszego asortymentu. Ja mam sprzęt sportowy typu rowerki, steperki, jakieś orbitreki, jakieś ławeczki do ćwiczeń, jakieś hantle. Ja mam kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy by mi w tym pomogli. Ja mam umiejętności uczenia matematyki na poziomie, no tutaj powiem nieskromnie, ponieważ dopiero pracuję nad pokorą na poziomie światowym, jeżeli chodzi o, zwłaszcza o mniejsze dzieci, dlatego że te mniejsze moje dzieci wygrywały, znaczy nie wygrywały, ale były laureatami konkursów światowych, dwóch z tych moich, trzech w zasadzie, z moich uczniów. Dwóch takich w dużym stopniu, a jeden tylko konsultowany, że tak powiem, przeze mnie, zdobywali laury na konkursach międzynarodowych, byli w kadrze Polski z matematyki. No i proszę Państwa, to wszystko nie daje się zrobić w tym Liceum Wyszyńskiego, zresztą w żadnej innej szkole w Staszowie też, przy czym jedna jest za mało na to, żeby zrobić, więc tam nawet nie próbuję, to jest szkoła numer 3 na Pipale. Natomiast inne szkoły nie są za małe, ale też się nie daje zrobić. I proszę Państwa, ja do tej pory nie wiedziałem dlaczego tak się dzieje. Ja nawet próbowałem jakieś własne teorie tworzyć, typu, że tym ludziom nie zależy, że tym ludziom, którzy kierują tymi szkołami, nie zależy na tym, że im jest potrzebna taka świetlica, taki klub jak Psu Piąta Noga. Ja coś wspominałem o braku piątych klepek, braku oleju w wełbach, o pustych łbach, coś takiego, że trzeba się pustłeb klepnąć piątą klepką, a u mnie to trzeba zakupić za 50 zł,
no takie różne, snułem teorie i te wszystkie teorie, proszę Państwa, wzięły w łeb. Wzięły w łeb po takim czarnym piątku Staszowskiej Oświaty, gdzie byłem na promocji książki pewnej bardzo sympatycznej, starszej pani, mojej byłej nauczycielki, która uczyła mnie języka polskiego w szkole podstawowej numer 1, pani Kazimiery Dorosińskiej. Otóż co się okazało? Ona opisywała swoje wspomnienia ze Stanów Zjednoczonych. I w trakcie tych wspomnień napomknęła tak zdawkowo, co prawda, o systemie oświaty amerykańskim, że jest nędzny. Ten publiczny rzeczywiście jest nędzny. Te szkoły państwowe, publiczne, amerykańskie są gorsze od państwowych szkół naszych, chociaż nasze w szybkim tempie zmierzają w tym samym kierunku, w kierunku przepaści. Ale no, to jest rzecz ogólnie znana. Natomiast coś, co mnie uderzyło strasznie, co jest też raczej rzeczą znaną, po prostu pani, która napisała tą książkę, stwierdziła w pewnym momencie, że czarnuchy nie chcą się uczyć. Proszę Państwa, no, czy chcą, czy nie chcą, to jest inna sprawa, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale proszę Państwa, obok tej pani Kazimiery Dorosińskiej siedziała pani dyrektor L.O. Wyszyńskiego, pani Anna Karasińska. I mina, jaką ona zrobiła na wieść o tym, jest symptomatyczna i przerażająca. Co ona zrobiła? Zamała ręce, złapała się za głowę, rozdarła szaty, powiedziała, ależ proszę panią, to coś strasznego, albo niechżeż pani tak nie mówi. Jak może pani tak mówić? To jest mowa nienawiści. Albo proszę panią, natychmiast musimy jakoś pomyśleć, jak temu zaradzić. Albo to jest potworne. Nie, nic z tych rzeczy się nie stało. Pani dyrektor L.O. Wyszyńskiego się naprawdę szczerze i sympatycznie uśmiechnęła od ucha do ucha. Tak jakby sobie pomyślała, a dobrze tym czarnuchom, a niech się nie uczą, a niech będą zawsze ciemne. Niech będą czarne i ciemne. Niech w tych czarnych łebkach pod tymi kręconymi włoskami będzie kompletny chaos i pustka. I proszę Państwa, i w tym momencie coś mnie tknęło. Coś mnie tknęło, ale nie będę jeszcze Państwu mówił, co mnie tknęło, bo chcę Państwu podzielić się dalszymi wspomnieniami z tej imprezy, z tej tragicznej w skutkach dla mnie, a być może, ale być może zbawiennej dla naszego miasteczka i być może dla oświaty światowej imprezy. Otóż potem, po tej promocji, była degustacja potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z jakiejś podstaszowskiej miejscowości. No wiadomo, jak to na takich imprezach, że można było zjeść i to dobrze, dobrego bigosu, naprawdę bardzo smacznego. Był chlebek biały, tutaj podkreślam, biały chlebek. Były różne ciasteczka. Ale proszę Państwa, co mnie tknęło? Ja zobaczyłem, że tam na sali, oprócz pani dyrektor Anny Karasińskiej, jest druga pani dyrektor, pani wicedyrektor, pani Aniceta Wójcik. Jak ją tylko zobaczyłem, to oczywiście od razu nie omieszkałem zaprosić ją na bilard pod ratuszem. Z tym, że no tam napomknąłem, że jest zimno, więc żeby się ciepło ubrała, żeby jakieś kalesonki, czy jakieś ciepłe gadki założyła, czy ja się nie znam, proszę Państwa, co się zakłada pod te spódniczki, bo nie jestem specjalistą tego, żeby było ciepło. W damskim wydaniu wiem, co się zakłada, jak się jest chłopem. No, zakłada się po prostu kalesony, takie białe kalesony. A co zakładają panie, zwłaszcza dyrektorki, tego nie wiem, no, nie wchodźmy w szczegóły, no, nie mój interes, że tak powiem. Ale nadmieniłem, że jest chłodno, więc żeby coś ciepłego sobie nałożyła. I co stwierdziła pani dyrektor Aniceta Wójcik? No tylko tak powiedziała, tak zrobiła taką minę nieokreślonego kształtu i koloru, co mogło znaczyć wiele, na przykład spadaj pan z bilardami, albo nie zawracaj mi pan gitary, albo tak, jeżeli znajdę trochę czasu, to na pewno wpadnę i się ciepło wcześniej oczywiście ubiorę. No, ale to mniejsza z tym, to nie chodzi nawet o te głupie bilardy. W tym momencie, no może nie są głupie, ale nie są istotą tej sprawy w tym momencie. Bo o wiele ważniejszą sprawą jest coś innego. Że ja, proszę Państwa, zacząłem poszukiwać mojego ulubionego ciasta. Dlatego, że ja no nie jestem wielkim smakarzem ciast, ale jedno ciasto strasznie lubię, po prostu lubię murzynka. I nie mogłem tam wśród tych różnych wypieków znaleźć murzynka. Były różne, były torty, były serniki, były jabłeczniki, były jakieś placki ze śliwkami. No, pełen asortyment wypieków, jakie gospodynie wiejskie potrafią smacznie przyrządzić. No i tak zwróciłem się takim teatralnym szeptem do pani
dyrektor Anicety Wójcik. Pani dyrektor, gdzie jest Murzynek? Czy jest tu jakiś Murzynek? Ona tak jakby mnie nie słyszała, albo mnie nie słyszała rzeczywiście, albo wyparła to słowo Murzynek ze swojej świadomości, albo udawała, że nie słyszy. I tu mnie, proszę Państwa, coś tknęło. Połączyłem w jedną całość tą uradowaną minę pani dyrektor głównej, czyli tej pani Anny Karasińskiej, dyrektor Elo Wyszyńskiego, oraz tą niechęć do słowa Murzynek, tak to odbieram, u jej zastępczyni, pani Anicety Wójcik. I pomyślałem sobie coś takiego. Nie magistrze Zarzycki, puknij się w ten pusty łeb. I puknąłem się. Oczywiście wszedłem tam taki, za taki filar, żeby nie pukać się oczywiście na środku sali, bo to by głupio wyglądało, zwłaszcza, że miałem kamerę w ręku. I pomyślałem sobie coś takiego. Tobie się wydaje, głupi człowieku, że w tym liceum Wyszyńskiego w Staszowie po lekcjach, w dni powszednie, nic się nie dzieje. Ani w soboty, ani w niedzielę nic się nie dzieje. No z wyjątkiem tam, że tam raz na dwa tygodnie jest klub szachowy taki, przyjeżdżają rozsądni ludzie z Kielc i prowadzą tam dla niedużej grupy, powiedzmy no, ze 20 uczestników w porywach ten klub szachowy, a raz na parę miesięcy jest jakiś turniej szachowy, który tam ostatnio nagrywają i on to organizuje. No więc oprócz tego nic się tam praktycznie biorąc nie dzieje. Tak uważałem, ale teraz sobie pomyślałem, że nie, człowieku. Przecież są takie organizacje, które są tajne, które potrzebują jakichś wielkich lokali na robienie zebrań tajnych, do których nie ma nikt dostępu. Jak ty łapałeś za klamkę w sobotę, w niedzielę, albo czasami po południu tam się dobijałeś do tej szkoły i było zamknięte, to nie znaczy, że tam nikogo nie było. I w tym momencie oczywiście, proszę Państwa, taka organizacja mi przyszła na myśl, która może się zbierać w tej szkole, o nazwie, której boję się wymienić, ale wymienię, Ku Klux Klan. Proszę Państwa, każdy z Państwa, który ma jakieś poszlaki lub jakieś ewentualnie dowody na to, że ta szkoła jest siedzibą Ku Klux Klanu, proszę o pilny kontakt ze mną lub z prokuratorą. Ja ten filmik już kończę. Wchodzę teraz do wody, dlatego że aż mnie krew się we mnie zagrzała, myśląc o tym, że nasze piękne staszowskie miasteczko jest świadkiem takiej upiornej działalności. Upiory Ku Klux Klan być może zarządzają Liceum Myszyńskiego w Staszowie. Żegnam Państwa, wchodzę do zimnej wody, żeby się ochłodzić.